Dzień dobry. Nazywam się Karolina Zwierkowska i zapraszam na dzisiejsze spotkanie, którego tematem będą wypadające włosy. Problem, który dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn, nie tylko z punktu widzenia estetycznego, ale również zdrowotnego. Co jest przyczyną wypadających włosów i jak sobie z tym poradzić? Dzisiaj na to pytanie odpowie pani doktor nauk medycznych Magdalena Wawrzynkiewicz, specjalista dermatolog, która współpracuje z Centrum Zdrowego Włosa w Krakowie. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, to, że codziennie wypadają nam włosy, jest absolutnie normalne i naturalne, bo to wynika z cyklu życiowego włosa, ale co jest przyczyną nadmiernej utraty włosów? Jest bardzo dużo czynników, które powodują wypadanie włosów. Jednymi z najczęstszych są choroby współtowarzyszące, jak na przykład cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, choroby tarczycy, ale także choroby przebiegające z gorączką, ostatnio COVID, ale także stres, jakieś niedobory mikroelementów, witamin, głównie z grupy B, witaminy D, ale też cynku, a także zaburzenia hormonalne, na przykład hiperprolaktynemia. Natomiast musimy też pamiętać o chorobach dermatologicznych powodujących stan zapalny skóry głowy. One również powodują wypadanie włosów. To jest też tak, że jeżeli mamy nagłe wypadanie włosów, które możemy powiązać z konkretnymi czynnikami, w momencie, kiedy one mijają, też mija wypadanie włosów. Natomiast czasami, kiedy te czynniki się powtarzają, nakładają się na siebie, dochodzi do przejścia fazy ostrej w fazę przewlekłą i mamy przewlekłe telogenowe wypadanie włosów. Podobna sytuacja jest przy łysieniu androgenowym, które jest chorobą przewlekłą i polega na tym, że w przeciągu wielu, wielu lat tracimy włosy, jest ich coraz mniej, przerzedzają się, a także wypadają. Użyła pani doktor takiego pojęcia androgenowe i telogenowe wypadanie włosów. Czy my sami w warunkach domowych jesteśmy w stanie rozpoznać, z jakim typem łysienia się borykamy? Najczęściej nie. Dlatego bardzo istotna jest wizyta u dermatologa, który zbierając wywiad lekarski, wykonując badanie trichoskopowe, czyli badanie, które ocenia nam łodygi włosów, jak i mieszki włosowe, jest w stanie powiedzieć, czy to jest właśnie typ telogenowy, czy androgenowy, czy może łysienie bliznowaciejące. Natomiast zdarzają się oczywiście takie sytuacje w obecnych czasach, kiedy mamy dostęp do wielu informacji w internecie, że pacjenci przychodzą z zapytaniem, bo wydaje mi się, że to jest androgenowe łysienie. Proszę sprawdzić, czy to tak jest, czy to jest coś innego. Tak, patrząc na ulicę, mam wrażenie, że z problemem wypadania włosów częściej borykają się mężczyźni. Ale czy są statystyki, kogo ten problem bardziej dotyczy? Kobiet, mężczyzn i czy tutaj wiek będzie miał też znaczenie? Tak, badania wskazują na to, że około 50% mężczyzn, a także 30-40% kobiet do wieku 50 roku życia będzie miało problem z łysieniem androgenowym. Natomiast w kontekście telogenowego wypadania włosów każdy z nas będzie miał co najmniej jeden epizod w swoim życiu łysienia telogenowego, czyli takiego, które jest związane z konkretnym czynnikiem. Pani doktor, czy powinno się zrobić badania przy wypadaniu włosów, a jeżeli tak, to jakie? Tak jak już wspomniałam, najistotniejszym badaniem jest trichoskopia. Natomiast oczywiście w momencie, kiedy obrazy trichoskopowe nie są w pełni jednoznaczne, rozszerzam tą diagnostykę i proponuję szczegółowe badania laboratoryjne, a w szczególnych sytuacjach również biopsję, czyli wycinek ze skóry obłosionej głowy. Natomiast warto zawsze zrobić takie badania podstawowe w wypadaniu włosów. Jeżeli pojawia się ten problem, to jest żelazo, morfologia, ferytyna, witamina B12, D3, a także TSH, można przeciwciała, przeciwko tarczycy również oznaczyć. Pani doktor, mamy już zdiagnozowany typ wypadania włosów, zrobione odpowiednie badania. To kolejne pytanie jest, czy my jesteśmy w stanie zahamować wypadanie włosów? Tak, jesteśmy w stanie zahamować wypadanie włosów w większości typów łysienia, w łysieniu plackowatym, androgenowym, jak i telogenowym. Jednak przy łysieniu bliznowaciejącym, kiedy dochodzi do uszkodzenia mieszków włosowych, niestety te zmiany są już nieodwracalne i włosy nie są w stanie odrosnąć. Dlatego właśnie w tym typie łysienia bardzo istotna jest wczesna diagnostyka i wczesne rozpoczęcie leczenia. Cały proces leczenia obejmuje nie tylko terapię farmakologiczną czy ewentualne zabiegi medyczne, ale także odpowiednią pielęgnację oraz suplementację uzupełniającą potencjalne niedobory w organizmie. Wspomniała pani doktor o dodatkowej pielęgnacji. Ja tutaj sobie od razu pomyślałam o tak zwanych wcierkach, suplementach doustnych czy szamponach. Proszę mi powiedzieć, czy warto stosować tego typu preparaty?
Tak, oczywiście, że tak, bo one w całości razem z leczeniem farmakologicznym uzupełniają się, zarówno szampony dedykowane na dany problem, jak i suplementacja uzupełniająca niedobory w organizmie. Natomiast wcierki, przecież my wcierki mamy w formie też farmakologicznej, które stosujemy, na przykład minoxidil, więc można stosować je samodzielnie albo łączyć z preparatami trychologicznymi. Pani doktor, to ja jeszcze mam dodatkowe pytanie, ponieważ na rynku jest bardzo dużo produktów rekomendowanych w przypadku problemu wypadania włosów. I moje pytanie brzmi, czego w tych produktach szukać, jakich składników aktywnych? Szukajmy w składzie witamin, minerałów. Głównie patrzmy, czy jest grupa witamin B, żelazo, selen, cynk, miedź. Pamiętajmy też oczywiście jeszcze o witaminie D3, którą szczególnie w okresie jesienno-zimowym powinniśmy zażywać. Natomiast jeżeli preparaty zawierają dodatkowo aminokwasy, to wspaniale, no bo one będą budulcem dla włosów. Ja jako kobieta mam jeszcze pytanie dotyczące pań w okresie poporodowym, które bardzo często borykają się z problemem wypadania włosów. Czy produkty typu wcierki są dla nich bezpieczne? Wypadanie włosów po porodzie jest istotnym problemem. Jest to tak zwane fizjologiczne łysienie telogenowe. Ono pojawia się w momencie zmian hormonalnych po okresie ciąży. Część włosów wchodzi w fazę wypadania i wypadają przedwcześnie. Może to trwać, takie wypadanie może trwać kilka miesięcy. Natomiast potem włosy odrastają. Oczywiście w takich sytuacjach warto zapytać lekarza czy farmaceutę, czy dane preparaty mogą być stosowane przez kobiety karmiące piersią. Jednym z takich składników, który powinniśmy wykluczać, patrząc na składy, jest witamina A i jej pochodne, bo tego absolutnie ani kobiety w ciąży, ani kobiety karmiące piersią nie powinny stosować. Pani doktor, a jeżeli mam wrażliwą skórę głowy, to mogę stosować wcierkę, czy lepiej nie? Oczywiście, że tak. Tylko szukajmy wtedy formuł, które nie zawierają alkoholu, bo alkohol jest tą substancją, która powoduje podrażnienie skóry przez wysuszenie. Ponadto jeszcze zamiast stosować codziennie, możemy stosować 3 razy w tygodniu taki preparat oraz możemy dołączyć szampony, które będą działały nawilżająco, łagodząco, przeciwsiądowo. To moje pytanie jeszcze jest a propos czasu. Jak długo trzeba taką kurację stosować i kiedy możemy zobaczyć pierwsze efekty? Tak, to jest częste pytanie, które też zadają mi pacjenci i odpowiedź jest problematyczna z tego względu, że niezwykle istotny jest czas takiej kuracji, zaangażowanie pacjentów i ich cierpliwość w stosowaniu preparatów, systematyczność, regularność stosowania. Więc jeżeli sobie pomyślimy, że włos rośnie centymetr na miesiąc, więc żeby cieszyć się odrostem włosów, powiedzmy, do ramion, no to musi minąć minimum rok. Natomiast pierwsze efekty po stosowaniu kuracji, czy farmakologicznych, czy trychologicznych, możemy zaobserwować po 3-4 miesiącach stosowania. Początkowo jest to zatrzymanie wypadania włosów, a kolejno widzimy odrastające nowe włosy. Pani doktor, a czy istnieje coś takiego jak po-covidowe wypadanie włosów i o co tutaj w ogóle chodzi? Tak, istnieje, natomiast jest to tak naprawdę ostre telogenowe wypadanie włosów. Ono pojawia się 1 do 3 miesięcy od zachorowania na COVID. Poza wypadaniem włosów może mu towarzyszyć bolesność mieszków włosowych, świąd skóry głowy i pieczenie. Natomiast cały proces wynika z tego, że przy COVID-zie mamy gorączkę, zwykle. Mamy również niedotlenienie mieszków włosowych, a także towarzyszy nam stres, jak i zażywamy leki, które również mogą powodować wypadanie włosów. Dziękuję pani doktor za to dzisiejsze spotkanie i wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję również. A my czekamy na wasze komentarze. Napiszcie, na jaki temat dotyczący włosów chcielibyście jeszcze posłuchać.